Na Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Mamy środę, 19 dzień sierpnia, minęła 21. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Dobry wieczór, zapraszam. Tomasz J. skazany na dożywocie za zabójstwo i wysadzenie kamienicy. Bardzo mocno kocham Wiktorię i Kasperka i nigdy bym ich nie skrzywdził. Są dla mnie wszystkim najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Sąd uznał, że to nie kto inny, a właśnie pan oskarżony za ten czyn winien odpowiadać. Był poczytalny, dokładnie wiedział, co robi, wiedział, z jakimi skutkami i konsekwencjami swojego postępowania będzie musiał się mierzyć. Mój syn nic mu nie zrobił, miał całe życie przed sobą. 37-latek zmarł na COVID-19 w szpitalu przy Szwajcarskiej. To była wielotygodniowa walka o jego życie. Oddział szpitala Raszej zamknięty z powodu koronawirusa. W tej chwili szpital funkcjonuje z grubsza rzecz biorąc normalnie, wyłączony z działania jest jedynie oddział toksykologii. Pół miasta zalane po burzy. Urzędnicy rozkładają ręce. Istniejąca kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć w krótkim czasie tak wielkiej ilości wody. Tą sprawą żyła cała Polska. Dziś Tomasz J., sprawca wybuchu kamienicy na Dębcu, został uznany winnym wszystkich stawianych mu zarzutów. Sąd skazał go na dożywotnie więzienie i pozbawił też praw publicznych. Na rozprawie był Emil Górny. Wymierzał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tego wyroku z wielkim poruszeniem słuchali dziś mieszkańcy kamienicy na Dębcu. Ci, którzy stracili najbliższych i ci, którzy odnieśli rany. Wśród nich była pani Renata Keller, która w wybuchu kamienicy straciła syna. Ten ból nie znika, prawda? Nie, proszę pana, ja się muszę leczyć, ja nie śpię po nocach, ja to stale widzę, bo ja to przeżyłam, cudem przeżyłam. No, syn niestety nie miał tego szczęścia z pieskiem. Życie pani Renaty i innych lokatorów tej kamienicy zmieniło się bezpowrotnie 4 marca rano. To właśnie wtedy kamienica przy 28 czerwca po wybuchu nagle runęła. Początkowo wszyscy myśleli, że to nieszczęśliwy wypadek. Kiedy jednak odnaleziono wyjątkowo brutalnie okaleczone zwłoki kobiety, podejrzenia padły na Tomasza J., jej byłego partnera. Śledczy nie mieli wątpliwości. To on miał celowo uszkodzić instalację gazową, by zatrzeć ślad zbrodni. Możemy tylko domniemywać, wiadomo, z uwagi na postawę samego oskarżonego. Motyw jest jemu znany, no niemniej jednak zazdrość to zawsze to taki motyw o niskich pobudkach. W sumie Tomaszowi J. śledczy postawili 4 zarzuty: zabójstwa i znieważenia zwłok byłej partnerki, doprowadzenie do śmierci 4 osób i usiłowania zabójstwa 34 mieszkańców kamienicy. Jednak w ostatnim czasie pojawił się jeszcze jeden zarzut. Groził pani Baci tym, że odbierze jej to, co kocha najbardziej. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że tym najwyższym dobrem, które było najważniejsze dla pani Beaty, był z pewnością jej syn Kacper. Chodzi dokładnie o ten wypadek, do którego doszło w styczniu 2018 roku. Samochód, którym jechali Tomasz J. i jego syn Kacper, nagle zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Według opinii biegłych w miejscu wypadku nie było żadnych śladów hamowania, co oznacza, że Tomasz J. mógł zrobić to celowo. Jest mi bardzo z tego powodu przykro i nie daje mi to spokoju. Bardzo mocno kocham Wiktorię i Kasperka i nigdy bym ich nie skrzywdził. Są dla mnie wszystkim najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Dzisiaj nieobecny podczas prawie każdej rozprawy Tomasz J. nieoczekiwanie zabrał głos. Przyznał się jedynie do jednego zarzutu: celowego przekroczenia prędkości podczas jazdy z synem. Stwierdził jednak, że ma kłopoty z pamięcią i nie wie, co się dokładnie stało przed wypadkiem i dlaczego do niego doszło. Sąd uznał, że to nie kto inny, a właśnie pan oskarżony za ten czyn winien odpowiadać. Dlatego Tomasz J. usłyszał dzisiaj wyrok dożywocia. Sąd odebrał mu też prawa publiczne i zasądził odszkodowanie na rzecz syna, siostry zamordowanej partnerki, rodzin ofiar i wszystkich innych rannych. O zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać dopiero po 30 latach. Te dowody w sprawie są i one są ze sobą jak najbardziej powiązane. Stanowią one podstawę dla uznania, że pan oskarżony dopuścił się wszystkich 3 zarzucanych mu czynów. Pełnomocnicy Tomasza J. już teraz przekonują, że zgromadzony materiał dowodowy jest niepełny. Podjęli jednak jeszcze decyzji o ewentualnej apelacji. Z materiału dowodowego wynikają pewne wątpliwości, jak już mówiliśmy, które wymagają po prostu wymagają wyjaśnienia. Apelację może także złożyć m.in. prokuratura. Niemniej jednak sąd w całości podzielił również wizję prokuratury, która jakby twierdziła, że Tomasz
i zaplanował to, także to jest jakby zgodne z naszym stanowiskiem, z naszymi wnioskami. Na razie wyrok jest nieprawomocny. Po pisemnym uzasadnieniu strony będą miały 7 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed sądem apelacyjnym. Emil Górny, Puls Dnia. Nie żyje młody 37-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Zmarł w szpitalu zakaźnym przy Szwajcarskiej. Chorych w regionie przybywa, dodatkowo problemy ma także szpital Raszej. Dwóch pracowników oddziału toksykologii zostało zakażonych koronawirusem. Personel został wysłany na kwarantannę. Tymczasem kolejny dzień pandemii to znów kilkaset nowych przypadków i aż 17 osób zmarłych. O wirusie, który nie tylko nie ustępuje, ale coraz szerzej atakuje, Mateusz Mękina. Smutna informacja nadeszła dziś ze szpitala miejskiego przy Szwajcarskiej, który od marca jest zamkniętym szpitalem zakaźnym. Na COVID-19 zmarł młody mieszkaniec Konina. Miał raptem 37 lat. To była wielotygodniowa walka o jego życie. Był to pacjent pomimo młodego wieku bardzo obciążony zdrowotnie różnymi chorobami. Nie udało się go niestety uratować. W całym kraju w ciągu ostatniej doby zmarło aż 17 osób. To też kolejny dzień, kiedy Ministerstwo Zdrowia informuje o kilkuset przypadkach zachorowań na koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Dziś odnotowano 735 nowych przypadków, z czego 43 osoby zachorowały w Wielkopolsce. Większość pochodzi z powiatu poznańskiego. Z kolei koronawirusa stwierdzono także wśród dwóch pracowników szpitala imienia Raszei. To personel oddziału toksykologii. Pracownicy szpitala przebywają na kwarantannie domowej. W tej chwili szpital funkcjonuje z grubsza rzecz biorąc normalnie, wyłączony z działania jest jedynie oddział toksykologii. Oczywiście kwarantanną objęci są te osoby, które są z bezpośredniego kontaktu, między innymi ja. Natomiast pozostali pracownicy po prostu mają wolne. Część pacjentów oddziału toksykologicznego trafiło do szpitala na Szwajcarskiej. Z powodu koronawirusa w szpitalu do odwołania nie będą odbywać się porody rodzinne. W ostatnich tygodniach zapełnia się też coraz więcej łóżek w szpitalu zakaźnym. Obecnie łącznie z izolatorium mamy ponad 200 łóżek zajętych. Natomiast bardzo duża liczba pacjentów jest załatwiana w trybie ambulatoryjnym. Ta liczba oscyluje około 90 dziennie. Jak się nam udało dowiedzieć, personel największego szpitala ginekologicznego w Wielkopolsce przy ulicy Polnej również badany jest na obecność koronawirusa. Kilka osób przebywa w izolacji, reszta czeka na wyniki testów. Od początku pandemii w Polsce zachorowało prawie 59 tysięcy osób. Z powodu COVID-19 zmarło już 1913 osób. Mateusz Mękina, Puls Dnia. To było spore zaskoczenie, choć Łukasz Szumowski przekonywał, że jego decyzja była planowana. Polska w dobie pandemii na razie nie ma ministra zdrowia, choć według rządzących ma system, który zabezpiecza życie i zdrowie Polaków. Jak wygląda to z perspektywy lekarzy? O tym rozmawiałem dziś z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, profesorem Andrzejem Matyją. Zobaczmy. Nie tylko ja, nie tylko środowisko lekarskie, lecz cały personel medyczny, myślę, że także i pacjenci są zaniepokojeni sytuacją, że w tak ważnym momencie dla zdrowia Polaków dochodzi do dymisji nie tylko ministra Szumowskiego, ale także ministra Cieszyńskiego, bardzo ważnej postaci w Ministerstwie Zdrowia. Muszę powiedzieć, że pan minister Cieszyński swoim zaangażowaniem rzeczywiście w cyfryzacji ochrony zdrowia był takim liderem i to dzięki niemu mamy wiele nowoczesnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Obawiam się, że ta sytuacja może bardzo źle wpłynąć nie tylko na tym okresie trudnym, kiedy epidemia nie popuszcza, a wręcz odwrotnie, mamy coraz więcej nowych zachorowań i w nowych miejscach. W związku z tym boję się, że może dojść do zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, ale nie tylko, może dojść do zagrożenia ekonomicznego, gospodarczego w naszym kraju. A co to oznacza? Myślę, że już naszym rodakom nie trzeba tłumaczyć. Na poznańskie ulice wyjechała kontrowersyjna furgonetka Fundacji Pro Prawo do Życia oklejona hasłami krytykującymi edukację seksualną. Mimo zakazu nałożonego przez poznański magistrat, z samochodu nadawane są też komunikaty dźwiękowe. Na akcję działaczy pro-life odpowiedzieli dziś przedstawiciele poznańskiej grupy Stonewall, którzy przygotowali własną furgonetkę z hasłami w obronie praw mniejszości seksualnych. Sprawą zajmuje się Piotr Kotwicki. Piotrze, dobry wieczór. Poprosimy o szczegóły. Dobry wieczór. No, ten kolejny dzień, kiedy na poznańskiej ulicy wyjechała furgonetka Fundacji Pro Prawo do Życia, znowu wywołała wiele kontrowersji. W pierwszej kolejności, jak wspomniałeś, dlatego, że z furgonetki nadal były nadawane sygnały dźwiękowe. Ja przypomnę, że tego zakazał poznański magistrat, bo tego typu komunikaty mogą być odbierane jako pewnego rodzaju zgromadzenie i w takiej formie zostało to też zgłoszone przez przedstawicieli Prawo do Życia do poznańskiego urzędu. I tutaj ze względu na braki formalne poznańscy urzędnicy odmówili rejestracji takiego zgromadzenia, tym samym zakazali nadawania tego typu komunikatów. No, z taką decyzją nie zgadzają się oczywiście przedstawiciele Fundacji Pro Prawo do Życia, no, którzy twierdzą, że mają prawo takie komunikaty nadawać, no, a sprawa najprawdopodobniej zakończy się w sądzie. No, na ulicę zatem razem z tymi komunikatami dźwiękowymi wyjechała furgonetka Fundacji, co oczywiście wzbudziło wiele kontrowersji, chociażby Katarzyna Kretkowska z poznańskiej Lewicy, no, gdy ta furgonetka pojawiła się pod jej biurem poselskim, no to słysząc te komunikaty uznała, że to są komunikaty, które naruszają godność osób LGBT+, i sprawę zgłosiła na policję. Policja takie zgłoszenie przyjęła, no i odebrała właśnie od przedstawicieli tego biura poselskiego zeznania w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Warto tutaj też dodać, że swoją odpowiedź na akcję Fundacji Pro Prawo do Życia przygotowała także poznańska grupa Stonewall. To jest odpowiedź w formie furgonetki. Furgonetki wizualnie bardzo podobnej do tej Fundacji Prawo do Życia, no ale głoszącej hasła zupełnie przeciwne. Na tej furgonetce zobaczyć możemy odpowiedź na pytanie, czego chce lobby LGBT+. No i tutaj te odpowiedzi są oczywiście zupełnie przeciwne. Tam są trzy odpowiedzi: równych praw, braku przemocy i świętego spokoju. No także widać, że ten kolejny dzień nie ostudził tej dyskusji. Ten kolejny dzień, gdy na poznańskich ulicach pojawia się furgonetka Fundacji Prawo do Życia, znowu wywołał spore kontrowersje. I o tych kontrowersjach właśnie Piotr Kotwicki. Piotrze, dziękuję za szczegóły. A teraz szczęśliwy koniec smutnej i skomplikowanej historii. 12-letnia Julka dzięki policji i darczyńcy z Opola ma nowy aparat słuchowy. Chodzi o głośną sprawę, o której informowaliśmy Państwa w zeszłym tygodniu. Policja początkowo szukała sprawców napadu i złodziei implantu słuchowego Julki. Jednak szybko okazało się, że to nieprawda. Zgłaszająca kradzież kobieta przyznała, że córka zgubiła aparat podczas kąpieli w morzu. Będąc w trudnej sytuacji życiowej, próbowała uzyskać jakąś pomoc. Aparat jest wart prawie 40 tysięcy złotych. Policjanci z Komisariatu Policji Nowe Miasto a w Poznaniu mają już deklarację darczyńcy z Opola. Kobieta przekaże dziewczynce nowy aparat. Jednak sprawą fałszywego zgłoszenia o napadzie i kradzieży aparatu słuchowego zajmie się prokuratura. Matce za składanie fałszywych zeznań grozi nawet kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. To artykuł z portalu wtk.pl. Tam także więcej innych informacji z Poznania i z regionu, więc polecam Państwu, by odwiedzać właśnie ten portal. A teraz kolejne zmiany organizacji ruchu na rondzie Rataje, które już od poniedziałku. Kierowcy nie będą mogli m.in. korzystać ze skrajnego pasa ruchu na samym rondzie. Choć od początku prac w tym miejscu nie doszło jeszcze do komunikacyjnego paraliżu, to i tak na korki warto się przygotować. O nowych zmianach Emil Górny. Choć prace związane z przebudową ronda Rataje trwają już od poniedziałku, to do tej pory wielkich zmian dla kierowców nie było. Prace skupiły się na torowisku na ulicy Baraniaka, zwężono także wewnętrzne pasy ulicy Jana Pawła II. Co jednak ważne, ku zaskoczeniu kierowców ogromnych korków w tym czasie przynajmniej na razie nie ma.
Na kolejne utrudnienia kierowcy będą musieli się przygotować w nocy z najbliższego poniedziałku na wtorek. Na samym rondzie wyłączony z użytkowania zostanie wewnętrzny pas jezdni. Zmiany dotkną także kierowców jadących od strony ulicy Krzywoustego z centrum w stronę ronda. W tym miejscu wyłączony zostanie z ruchu zewnętrzny pas. Prace będą prowadzone etapami, tak żeby na każdym z etapów te utrudnienia były minimalizowane. Od przyszłego tygodnia zamknięty będzie także prawy pas na Zamenhofa i skrajny lewy na Krzywoustego. To jednak nie koniec zmian w najbliższym czasie. Wtedy też na ulicy Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z Bałaniaka wprowadzimy dość poważną zmianę polegającą na wytyczeniu dodatkowego skrętu w lewo z ulicy Jana Pawła II w Bałaniaka. Nadal jednak będą obowiązywały zmiany, które zostały już wprowadzone na początku tygodnia. Co jednak ważne, jak przekonywał przed naszą kamerą w dzień startu prac zastępca miejskiego inżyniera ruchu, jeżeli na przykład na Jana Pawła II będą się pojawiały korki, zmieniona będzie konfiguracja sygnalizacji świetlnej. Mogą nastąpić sytuacje, że ta sygnalizacja będzie wyłączana, ale to będzie sytuacja, kiedy nastąpi duże spowolnienie. Prace mają potrwać przynajmniej półtora roku. W tym czasie możliwy ma być wjazd i zjazd z ronda w każdym kierunku, przez co organizacja ruchu zmieni się wielokrotnie. Kierowcy mogą za to korzystać z objazdów przez Górny Taras Rataj lub Franowo. Po przebudowie rondo ma być bezpieczniejsze. Będą nowe przystanki tramwajowe, na których zatrzymywać będą się także autobusy, a dzięki temu pasażerowie szybciej będą mogli się przesiadać do wybranego środka komunikacji miejskiej. Emil Górny, Puls Dnia. Czas teraz w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń dnia sprawdzić pogodę na najbliższe godziny i dni. Szczegóły przygotował dla Państwa Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Dzisiaj promienie słoneczne także zagościły w całej Wielkopolsce i do tego było ciepło. Zobaczmy już teraz, co przyniosło nam kolejne godziny tutaj w stolicy Wielkopolski. Przede wszystkim przed nami bezchmurna noc, ale chłodna. 14 stopni Celsjusza w nocy, brak chmur na niebie. O poranku także 14 stopni i zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. I tak też będzie do godzin około południowych. Później więcej rozpogodzeń, przejaśnień i zachmurzenie małe będzie razem z nami do godzin wieczornych. Ale do końca dnia już bardzo pogodnie. Jutro cieplej niż dziś. Temperatura będzie dość szybko wzrastać. 27 stopni Celsjusza po południu, 27 także wieczorem, po 21 22 stopnie. Wiatr jutro powieje z kierunków północnych i będzie to wiatr słaby. Zobaczmy, czy kolejne sierpniowe dni uraczą nas piękną pogodą. Zaczniemy od piątku. Wtedy bardzo dużo słońca w całym mieście. Piękny błękit nieba. Trzeba wykorzystać tę pogodę. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie to ostatni upał w sierpniu. No właśnie, mowa o opale. 31 stopni Celsjusza w piątek w cieniu. Proszę przebywać w miejscach zacienionych, pić wodę niegazowaną, ubierać zwiewne ubrania, ponieważ będzie naprawdę ciepło. Podobnie zresztą w sobotę. 32 stopnie maksymalnie. Sobota będzie ładnym dniem do godzin około popołudniowych, bo mniej więcej około 14-15 już napłyną pierwsze chmury z nad Niemiec. Wtedy także wyładowania atmosferyczne w Poznaniu możliwe. Do tego oczywiście towarzyszący im silniej wiący wiatr, a także opady deszczu. I w niedzielę już spokojna pogoda, zachmurzenie umiarkowane. Słońce często będzie wyglądać za chmury. Proszę zobaczyć, ochłodzi się do 24 stopni Celsjusza maksymalnie w niedzielę. Zatem ci, którzy nie lubią upałów, znajdą coś dla siebie podczas drugiego dnia weekendu na barometrach 1012 hektopaskali. No już teraz jeszcze zobaczmy, czy kolejne 7 dni zaskoczy nas czymś pod względem temperatur. Zaczniemy od poranków. W poniedziałek na początku nowego tygodnia rano 16 stopni, we wtorek 15 i w środę 13. Wspomniałem o upale, który będzie ostatnim upałem w sierpniu. 32 stopnie Celsjusza w sobotę, po burzy ochłodzenie. No i widzicie Państwo, że maksymalnie już do środy temperatury nie przekroczą 24 stopni Celsjusza. Zatem, tak jak wspomniałem, dobre informacje dla tych, którzy upałów nie lubią. Ale więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Zalana północ Poznania to skutek wczorajszej burzy, która przeszła nad tą częścią miasta. Ulewa sparaliżowała ruch, a woda zalała część piwnic. Urzędnicy tłumaczą, że problemu nie da się tak łatwo rozwiązać, bo studzienki kanalizacyjne są po prostu za małe. O szczegółach mówi rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. No niestety istniejąca kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć w krótkim czasie tak wielkiej ilości wody, jakie teraz spływają po poznańskich ulicach. Przez ten krótki czas naprawdę olbrzymie ilości wody do kanału deszczowego spłynęły. Niestety kanał nie był w stanie tego przyjąć, stąd te miejscowe zalania. No niestety nie ma też takich
szybkich rozwiązań na tą sytuację. Te kanały deszczowe, które są zrobione, no one niestety no mają zbyt małe średnice, aby przy takich gwałtownych, nawalnych deszczach sobie z nimi poradzić. W przypadku akurat ulicy Serbskiej tu są plany na to, aby tę sytuację zmienić w ramach przebudowy, w ramach budowy tramwaju na Ramowice. Powstanie też drugi kolektor, który powinien odciążyć ten istniejący i tę sytuację zdecydowanie poprawić. A dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Członkowie wspólnoty Sant Egidio powrócili do Poznania z greckiej wyspy Lesbos, na której znajduje się obóz dla uchodźców. Uczestnicy tego wyjazdu opowiadali dziś w wieczorze w UTK, jak wygląda sytuacja tam na miejscu. Proszę posłuchać. Myślę, że z naszych rozmów wynika to przede wszystkim, że oczywiście może być całe spektrum różnych powodów, natomiast zasadnicza część, ja nie spotkałem innej osoby, z którą rozmawiałem, pytane te osoby o przyczyny wyjazdu z miejsca, gdzie one się urodziły i gdzie mieszkały, opowiadały o tym oczywiście zazwyczaj no, z tym poczuciem dramatu, że to nie była łatwa decyzja, ale wszystkie te osoby, z którymi rozmawialiśmy, opuściły swoje miejsca, w których mieszkały z powodu zagrożenia albo życia, albo torturami. Tutaj mógłbym wymieniać wiele przypadków, ale najczęściej, zwłaszcza jeśli rozmawialiśmy z młodymi mężczyznami, to mówili o tym ojcami rodzin. Oni mówili o tym, że w Afganistanie, w Syrii, ale także w Afryce byli zmuszani do tego, żeby walczyć przeciwko swoim rodakom. Natomiast pozostałe namioty, w których mieszkają ludzie, to przede wszystkim rodziny. I myślę, że to wrażenie pozostaje w nas szczególnie mocno. To znaczy, że znowu mamy obraz uchodźców skoncentrowanych na młodych mężczyznach. Oczywiście to też jest uzasadnione, bo czasami jest tak, że właśnie tylko ten młody mężczyzna jest chciany w wojsku i jest potencjalnie prześladowany, dlatego właśnie on ucieka. Albo on jest też potencjalnie tym, który jest w stanie przetrwać. Dlatego cała rodzina decyduje się czasami na pozostanie, a ktoś wyrusza w drogę. My natomiast zobaczyliśmy tam w Moria, na wyspie Lesbos, przede wszystkim rodziny. I to jest bardzo ważny dla nas obraz. Wydaje mi się, że nawet przy obecnej postawie rządu nadal widzę pewną nadzieję, że się jakoś otworzymy właśnie dlatego, że może niektórzy przedstawiciele tego rządu, gdy pojadą na wyspę Lesbos, bardzo ich do tego zachęcam, że zobaczą właśnie te rodziny, którym będziemy mogli pomóc. W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń dnia to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję w imieniu całej redakcji Pulsu Dnia. Życzę dobrej, spokojnej nocy i mam nadzieję, do zobaczenia jutro. Do widzenia, dobranoc.